Siemanko, witam was bardzo serdecznie i witam was w kolejnym odcinku z prezentacji najnowszego DLC, czyli oczywiście DLC Platinum. Tak jak obiecałem, oczywiście wrzucam również filmik z prezentacji maszyn, które zostały do tego dodatku właśnie dodane. Tak więc, panie i panowie, oczywiście standardowo rozpoczynając od ciągników, mamy nowe trzy ciągniki, które gdzieś tam na pewno już przy prezentacji mapy widzieliście, czyli przede wszystkim Massey Ferguson z takim całkiem fajnym daszkiem, który nas tutaj chroni przede wszystkim od słońca. 4709, mała maszyna, ale na pewno do podstawowych jakichś prac nam się przyda. Kolejny ciągnik to jest Stara. No, dziwna nazwa dla nas Polaków, w każdym bądź razie Stara STMAX 105 oraz Stara STMAX 150. Oczywiście różnią się przede wszystkim wielkością, no i wyglądem na pewno troszkę również, ale są to całkiem podobne ciągniki, wyglądające całkiem fajnie. Jakie one w ogóle mają moce, może sobie zobaczmy z ciekawości. Ferguson ma 95 koni, pierwsza Stara ma 105, a druga 150, jak w sumie sama nazwa wskazuje. Więc ciągniki całkiem spoko, na pewno gdzieś tutaj do podstawowych prac nam się przydadzą. Nie są to jakieś super mocne ciągniki, więc na pewno też ich nie będziemy super mocno wykorzystywali, ale tak jak powiedziałem, przy tych podstawowych pracach na pewno się gdzieś tutaj sprawdzą. Kolejna rzecz, w sumie dla nas Polaków najciekawsza, to oczywiście Bizon, nasz polski Bizon, można powiedzieć. Znaczy, no, nie wiem czy koniecznie ten, aczkolwiek, no wiadomo, marka ogólnie Bizon gdzieś tam z Polską na pewno jest wiązana. Bizon dokładnie jest to model Z056, jeśli się nie mylę, upewnię się, żeby nie było w oczywiście zakładce, tak jest, Super Z056, oczywiście wraz z przystawką do niego, znaczy przystawką, sieczkarnią, nie sieczkarnią, Boże, żniwiarką, o właśnie, tego słowa mi zabrakło. Mała maszyna, ale na początek na pewno bardzo, bardzo przydatna, no od niej zaczynamy też na tej mapie, więc na pewno nam się ona tutaj przyda, żeby oczywiście pierwsze zbiory tutaj zbierać. Dalej mamy maszyny już tak naprawdę do typowo do zbierania i tym podobnych trzciny cukrowej. Pierwsze co to oczywiście sadzarka, dzięki której możemy trzcinę cukrową sadzić. Drugie sprzęt również jest to sadzarka, więc mamy dwie sadzarki, oczywiście różniące się przede wszystkim wielkością. Tutaj to pierwsza, jeszcze nie wiem czy nie ma jakiejś funkcji nawożenia od razu. Sobie zresztą to oczywiście możemy sprawdzić, więc zbieranie trzciny. Pierwsze single row billet planter, czyli siewnik oczywiście zwykły. Drugie to jest TT8022 driveless, siewnik też zwykły i jeśli się nie mylę, to tak ma opcję chyba znaczy nawożenie od razu. Jak widać, nawet te maszyny tak naprawdę nie są przystosowane do tych ciągników, znaczy te ciągniki nie są przystosowane do tych maszyn, jedynie ta 150 uciągnie tą, no do tej już troszkę mocy będzie jej brakowało. Więc generalnie dwa siewniki. Tutaj mamy kolejny już też chyba trzeci siewnik, jeśli się nie mylę, to również jest siewnik. Tak jest, również siewnik, jeszcze droższy, jeszcze większy, no i oczywiście automatycznie wymagający również o wiele większej mocy. Maszyna do Lizarda, od Lizarda, do oczywiście zbierania tej trzciny cukrowej. Mała maszyna, która umożliwia nam zbieranie, rozcina je na tą trzcinę na mniejsze kawałki. Oczywiście również potrzebna jest od razu przyczepa, którą możemy sobie z tyłu nie dopiąć, tylko po prostu musimy oczywiście nią jechać. Chyba tutaj mogliby, tak, podłączyliśmy tutaj tylko i wyłącznie oczywiście maszynę, która ma ten samo, znaczy przednią oś skrętną, tak? Czyli jest przyczepa dwuosiowa, ją możemy wtedy tutaj doczepić, no chyba że zwykłą oczywiście będziemy sukali wtedy z rury, więc tym oczywiście kosimy. Kolejną maszyną do koszenia, tak naprawdę koszenia, ścinania tej trzciny, jest oczywiście już taki samojezdny kombajn. Są dwie wersje, jest wersja z zaczepem oraz bez niego, różnica kilku tam stówek, ale oczywiście przydatna rzecz, no bo możemy sobie wtedy samemu przypiąć tutaj do tego przyczepy, no i możemy
oczywiście dzięki temu sobie tutaj w pełni samemu jeździć i tą trzcinę zbierać. Maszyna bardzo ciekawa, ciekaw jestem w ogóle jak ona wygląda po rozłożeniu, bo nigdy oczywiście z taką maszyną do czynienia nie miałem. F1 sobie włożymy. O, wystaw rurę. Okej, czyli rura jest z boku. A nie można, żeby rura była... Aha, ona przeszła po prostu automatycznie nad przyczepę najbliższą. Dobra. Złóż kombajn, opuść kombajn. Włączymy sobie. Oczywiście wszystkie elementy elegancko ruchome. Tu mi się jak najbardziej podoba. Tylko dziwi... Znaczy dziwi. Zastanawia mnie, po co są te elementy po lewej i po prawej. Skoro one tak naprawdę są poza całym systemem. Chodzi mi oczywiście o te tutaj... Nie przybliżę tego. W każdym razie, te najbardziej po lewej, najbardziej po prawej, na samym dole. Te żmijki, które się kręcą. Nie mam pojęcia, w każdym bądź razie, no cóż, po coś widocznie są. Całkiem ładna maszyna, na pewno tak jak mówiłem, nowość, więc tutaj z tym będzie można się troszkę pobawić. Dalej mamy przede wszystkim przyczepy. Jeszcze jednej tak naprawdę nam brakuje. Sprzedajmy sobie w ogóle maszyny, które... są nam niepotrzebne, czyli tutaj to, co już omówiliśmy, żeby sobie zrobić miejsce na nowe maszyny. Dobra, to mamy już zrobione i to mamy również już zrobione. Dokupimy sobie tylko jeszcze ostatnią rzecz z tutaj tej zakładki, czyli kolejną przyczepę, no gdzieś tam są początki niestety. Oczywiście od najmniejszej do największej tak naprawdę, no przede wszystkim różnią się oczywiście pojemnością przyczepy, które, do których możemy zbierać właśnie tą trzcinę. Oczywiście nie są to jedyne przyczepy, które, do których możemy zbierać tą trzcinę. Te przyczepy mają jedną bardzo ważną funkcję. Mianowicie z nich możemy bezpośrednio przeładowywać zboże do większych przyczep. Czyli nie wiem jak to będzie dokładnie działało przy tych większych, bo tutaj no, jest to dosyć dziwna funkcja, aczkolwiek zapewne gdzieś tutaj jest siłownik, który będzie tą przyczepę nam podnosił. No przy tych małych maszynach widać, że od razu gdzieś tutaj będzie to przechylane na bok i będziemy mogli to przesypywać do większej właśnie przyczepy, tak jak to jest zresztą tutaj opisane. Przyczepy do trzciny cukrowej można wyładować na wyższym poziomie, co pozwala bezpośrednio ładować większe przyczepy. Czyli z małej możemy przeładować gdzieś tam do tej największej, dużej, bądź po prostu no, większej. Oczywiście po kolei, czyli pierwsza ma 12 tysięcy, ona jest od Lizarda, Kana Trans 600, później mamy TT Colus 10 tysięcy, ona ma 20 tysięcy litrów pojemności, później od MF-a mamy całkiem ładna, ta chyba jest najładniejsza, fajny kolor przede wszystkim też, mam taki typowy, ładny czarny, a nie taki jakiś pomarańczowy. MF 3012, 28 tysięcy pojemności, no i później dwa radony, mniejsza, większa, mamy naczepę i mamy przyczepę, mamy 66,5 tysiąca litra, aha, czyli jedna i druga to jest naprawdę jedno i to samo, tylko że jedna jest naczepa, druga jest przyczepa, więc okej, spoko. Spoko, opcja. Weźmy sobie, posprzedawajmy póki co wszystko, co mamy. Zobaczymy w ogóle, czy coś jeszcze jest do tego dodatku tak naprawdę dodane. Bo z tego co... tutaj jeszcze mamy woz przeładunkowy, więc sobie go również oczywiście zakupimy. Ale czy coś jeszcze jest? Na pewno pługi... jest, jednak jest. Dobra, czyli mamy kultywatory, pogłębiacz, przygotowuje pole do kolejnych zasiewów, można go użyć zamiast pługa, opryskiwacze nawozowe poprawiają zbiory uzyskiwane. Okej, czyli tu mamy od razu z opryskiwaczem, można powiedzieć. Okej, kupmy sobie, oczywiście zobaczymy jak to wygląda. Pierwsza tetetka, druga tetetka i dwa razy stara. Mamy dwa wzory różne, znaczy dwa, może i więcej. Weźmy sobie tamten podstawowy, a tutaj pojemnik siewnika sobie damy. Wywrotki były, wozy przeładunkowe były, to było. Siewniki. Również mamy dwa nowe siewniki z firmy Stara. Okej. Czy coś jeszcze? Oczywiście, piękna maszynka, na którą chyba najdłużej czekałem. Niestety też z firmy Stara, ale jakby z Amazona byłaby o wiele, wiele tutaj ładniejsza. Bardzo mi się podobała w ogóle ta maszyna z Amazona, co była właśnie do oprysków gdzieś tam w starszej wersji. No teraz już jej no, nie ma od bardzo, bardzo dawna. I w sumie to wszystko będzie. To co zakupiliśmy to jest wszystko co
tutaj potrzebujemy. A nie, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą już wam pokazuję. Tak jest, oczywiście. Weźmiemy sobie, no mało ważne, to naprawdę jakieś wzory sobie tutaj weźmiemy, piękne różowe kolory, na przykład różowy, zielony i ciemny, niebieski, uznajmy. Trzy różne kolory, mało ważne jak to będzie wyglądało. W każdym razie oczywiście po prostu chcę wam to ciepanie, niebieska w środku, elegancko skóra, różowy lakier, no i zielone felgi. Elegancko, elegancko, mi się jak najbardziej podoba. W każdym razie autko jest naprawdę fajne, typowe takie dla tych regionów, na pewno będę się woził. To co najważniejsze, to tak naprawdę ma bardzo dobrą przyczepność. Wiadomo, gdzieś tam jak wyskoczy, no to ciężko o tą przyczepność, ale jeśli jedzie się po normalnej drodze, w porównaniu do pick-upów, nie rzuca nim, kompletnie nim nie rzuca, można skręcać i tak dalej i nim nie rzuca. Więc tu jest naprawdę wielki, wielki plus dla tego pojazdu, no ale nie będziemy się nim za długo zajmowali, zwykły samochód, którym gdzieś tam możemy się po prostu poruszać. Wóz przeładunkowy, oczywiście również firmy Stara, bardzo dużo maszyn właśnie tej firmy jest dodanych. Zwykły wóz przeładunkowy, gdzie możemy sobie wsypywać zboże i przeładowywać, nie ma co tutaj za bardzo do gadania, jedynie można tutaj zastanowić się nad pojemnością. 33 tysiące litrów, ok, Reebok Ninja 33 tysiące, tu mamy talerzówkę, to w pługach jest, talerzówka firmy TT, Big TT, to jest ekokultywator, oczywiście nie za duży, bo 3-4 metra, no i multikultywator 5 w jednym, pogłębiacz, czyli również jako tutaj już pług to tak naprawdę działa. Całkiem spoko opcja. Na początku mamy co? Talerzówkę tak naprawdę, gdzieś tam z jakimiś tłami bym powiedział. Nie, no talerzówka w sumie, później jakieś dwa głębosze, znowu talerze i tutaj do rozwalania bryzd ziemi. No i oczywiście siewnik również, więc nie będzie, tu jest 5 w jednym, raz, 2, 3, 4, 5, 6 nawet można byłoby chyba powiedzieć. No w każdym razie wiadomo o co chodzi, od razu można również tutaj te... gdzie to w ogóle idzie ten z tego wyża? Nie wiem, w każdym razie kultywator, pług i siewnik w jednym. Tu mamy od... co to było za firma? Una moment, od Stara, ok, czyli tam była tetetka, teraz jest Stara. Fox 11. Tu mamy, aha, bo tu mogliśmy założyć zbiornik, ale go nie założyliśmy, więc tu jest tak naprawdę sam kultywator. Tutaj mamy 3,7 metra. Dodatkowo możliwy bezpośredni zasiew bez wcześniejszego spulchnienia jorki. Ok, no aczkolwiek my tutaj oczywiście tego możliwego zasiewu nie mamy w tym. Mamy ten, tą możliwość zasiewu tutaj założoną. No jak widać oczywiście przede wszystkim szerokość. Tutaj już mamy założony właśnie ten zbiornik do siania, więc możemy tutaj bezpośrednio również w tej maszynie siać. W tej również można coś takiego zamontować, więc bardzo spoko opcja. Od razu można mieć dwa w jednym. Tutaj sam siewnik, też oczywiście firmy Stara. Wielkość oczywiście chcę wam pokazać, czyli ten pierwszy KRS Master 3570 36 metra i oczywiście Estrella 32144, tu już jest potężna maszyna, można powiedzieć, no, można powiedzieć, zdecydowanie to jest potężna maszyna, od razu oczywiście z nawożeniem. No, to z tą maszyną to już naprawdę nie ma żartów i no, nie pogadasz. Kolejne, czyli to, co tak naprawdę też bardzo, bardzo piękne. No, od razu się przejedziemy i rozłożymy sobie. Okej, to się tak powoli rozkłada. Aha, bo lusterka opadają, żeby nie zahaczyło. Dobra, dobra, czaję bazę. Niech się rozkłada. Będzie się rozkładało? Nie będzie się rozkładało. Dobra, niech się rozłoży. Zobaczymy, jakie to w ogóle jest wielkie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest chyba mniejsze aniżeli ten opryskiwacz z New Hollanda. Tak, to New Holland był. Wydaje mi się, że mniejsze. W każdym razie na pewno też bardzo, bardzo fajna opcja. Tylko, że no pytanie, czy z czasem po prostu te opryskiwacze będą nam w ogóle potrzebne, bo jak będziemy mieli taki siewnik od razu gdzieś tam z nawozem, no to raczej z tych opryskiwaczy korzystać nie będziemy, chyba że będziemy siali, nie wiem, jakieś buraki czy coś, co gdzieś tam się tego, no chociaż nie, buraki chyba mają, kukurydza chyba nie ma.
od razu nawożenia. No mało ważne. W każdym bądź razie na pewno bardzo fajna opcja. No i poza tym tak naprawdę nie ma nic. To wszystkie nowe maszyny, które w tym dodatku zostały dodane. Jeśli chodzi o maszyny, jak najbardziej tutaj się plusik należy. Biorąc pod uwagę maszyny... No jednak chyba bym się na ten dodatek skusił, bo naprawdę jeśli chodzi o maszyny, całkiem spoko... opcja. Fajne dodatki, fajne maszynki, z których na pewno z czasem będzie się korzystać. Tak jak w pierwszym odcinku, sama mapa mnie do końca nie zainteresowała, można powiedzieć. Tak teraz już z maszynami całkiem fajne połączenie. No maszyny na pewno tutaj, tak jak mówiłem, za maszyny należy się plus. Maszyny są jak najbardziej warte uwagi i na pewno bardzo chętnie będę z nich korzystał, nie tylko nawet tutaj na sezonie na tej mapie, ale również wydaje mi się, że na mapie tej Lowe's Hill Country. Z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że ta prezentacja również Wam się podobała. Oczywiście przypominam standardowo o łapkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Jak zostawić tutaj naprawdę sporą ilość łapek, to postaram się wraz z Patrykiem jak najszybciej nagrać pierwszy odcinek z serii z tej mapy wraz z tymi oczywiście maszynami. Z mojej strony tymczasem to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze oczywiście na chwilkę zobaczymy sobie sam salon, aczkolwiek tutaj nie będzie nic wielkiego do pokazania. Nawet nie ma gdzieś maszyn gdzieś wystawionych, więc ten naprawdę zwykły budynek, bo to miałem Wam również pokazać przy prezentacji, Wam mówiłem, więc pokazuję, no ale ten naprawdę zwykły, duży budynek, w którym nic nie ma, nawet nie ma żadnej wystawy, jest po prostu biurko, gdzie sprzedają i to wszystko z napisem Karumbe SRL. Jeszcze raz dzięki bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć i pa, pa.